tytułem wstępu pewnie spora część już wie, o co chodzi w monitoringu. Może niektórzy nie do końca, więc tylko w telegraficznym skrócie uproszczę, że jest to wykrywanie wszelkich publicznych wzmianek padających w mediach społecznościowych, poza nimi, forach dyskusyjnych, blogosferze. Gdziekolwiek treści się pojawiają, my te treści agregujemy i dajemy wam do nich dostęp w postaci panelu webowego, aplikacji mobilnej czy alertów e-mail. I staramy się to robić szybko. Ja osobiście jestem takim trochę geekiem szybkiego odpowiadania, szybkiego wychwytywania wpisów. W tej chwili nawet ostatnio szarpnąłem się na smartwatcha, bo już proces wyciągania komórki z kieszeni wydaje mi się zbyt długi. Pomyślałem, że zaoszczędzę parę cennych sekund, po prostu mogąc obserwować to, co się dzieje i dostawać notyfikacje push na ręce. Także jak ktoś mi w tej chwili coś skomentuje na jakimś Twitterze czy coś takiego, to pewnie dostanę bardzo szybko notyfikacje i będę wiedział, kto coś przeskrabał. No i większość narzędzi monitoringu wygląda mniej więcej tak, czyli jest wykresik, jakieś fajne słupki, statystyki i dostęp do wpisów. I nie będę dzisiaj mówił za bardzo na temat słupków i statystyk, bardziej będę pokazywał zastosowania i mniej lub bardziej fajne przypadki użycia monitoringu. Pierwsza rzecz to są insighty. Dostęp do bardzo niskopoziomowej wiedzy na temat tego, co robią klienci, jak wypowiadają się na temat marki. O, już coś widzę, dostałem pierwszy ten. dzięki. zaraz też się będę musiał ściągnąć, bo to wibruje za każdym, prawda? Albo włożę do kieszeni. W każdym razie warto pamiętać, że monitoring internetu to nie tylko dostęp do takich słupków, analiz, wykresików i tak dalej, marzenia każdego analityka, tylko dostęp do bardzo niskopoziomowej wiedzy na temat tego, co nasi klienci myślą, lubią, co im się podoba w produktach, co nie i tak dalej. No i tutaj ma parę takich przykładów, takich insightów na temat różnych marek. Marki w najróżniejszych wpisach potrafią znaleźć dla siebie wartość, którą potem przeradzają na przykład zmianę asortymentu, czy zmianę elementów obsługi klienta. Ja staram się tak miksować pozytywne i negatywne wzmianki na temat różnych marek, ale można się doszukiwać tutaj najciekawszych insightów. Nie wiem, czy macie podobne wrażenia z Lidla. Mi też zajebiście smakują sneakersy podrobione z tego supermarketu. No i to jest z perspektywy marki bardzo, bardzo cenne, wbrew pozorom bardzo cenny insight. Tych insightów cennych jest więcej. Pojawiają się na przykład takie wpisy, które są marzeniem chyba każdego brand managera, szczególnie jeśli chodzi o marki piwne. I szczególnie jeśli chodzi o marki, które pozycjonują się jako produkt premium, które są odrobinę droższe od konkurencji. To jest potwierdzenie tego, że taką strategię bycia odrobinę droższym od konkurencji można zachować. Oczywiście nie pojedynczy wpis, ale więcej takich wpisów. Poza tym można dotrzeć do tego takiego środowiska naszych klientów, czy ludzi, którzy mają jakąś interakcję z naszą marką, w ich naturalnym środowisku, czyli tutaj parówki czy nogi i piwko Summersby i oczywiście milion hashtagów, jakieś hashtag Instagram, hashtag Lex, hashtag Bobr, cokolwiek to znaczy, nie chcę wiedzieć do końca, o co w tym mogło chodzić. No i tego typu treści jest naprawdę masa. Instagram staje się coraz bardziej widowiskowym w pewnym sensie źródłem treści. Ilość interakcji, która jest generowana tam dla niektórych marek, naprawdę przytłacza. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że analizowaliśmy ostatnio dla rynku zagranicznego treści pojawiające się na Instagramie, treści pojawiające się równocześnie i na Instagramie dla marki Burberry, i na Instagramie, i na Facebooku, i generowałem mniej więcej tyle samo interakcji, przy czym na Facebooku było chyba 20 czy 30 razy więcej fanów. Więc ten Instagram jest takim dość interaktywnym źródłem treści, oczywiście to głównie poprzez zdjęcia, ale no, myślę, że będziemy obserwować wzrost zainteresowania marek tym źródłem. Kolejny element, do którego monitoring bardzo mocno służy, to jest wchodzenie z ludźmi w interakcje. Można wychwytywać ludzi, którzy dyskutują na temat naszej marki, nas samych, kogokolwiek i można im odpowiadać. Można wchodzić z nimi w interakcje.
My robimy to nagminnie, to znaczy ktokolwiek, gdziekolwiek mówi o Brand24, rzadko się zdarza, żebym ja się tam, czy ktoś z nas nie pojawił i nie wszedł w interakcję, nie porozmawiał, nie przybył piątki wirtualnej, tego typu rzeczy. No, to jest jeden z elementów, który dostaliśmy od osoby. Akurat wpis, w którym Brand24 jest oznaczony, nie jest trudny do wychwycenia, bo dostajemy notyfikacje z samej aplikacji Facebooka, ale często ludzie po prostu publikują, chcą nas sprawdzić. Nawet mieliśmy taki jeden dzień, kiedy ludzie zrobili jakiegoś rodzaju konkurs, w ramach którego, jeśli ja nie odpowiem w ciągu 15 minut od ich oryginalnego wpisu, to jestem jakimś gamoniem i w ogóle. Także no i musiałem siedzieć na fejsie i po prostu dawać, znaczy na brandzie i dawać odśwież i sprawdzać po prostu, czy tam przypadkiem coś nie pojawiło. No i przy niektórych wpisach miałem nawet dobre czasy, tam w jednym udało się odpowiedzieć w ciągu 35 sekund od oryginalnego wpisu na jakimś fanpage'u w stylu Jan Paweł XVI niech zostanie papieżem, który miał 8 fanów, więc nawet nie do końca takie mainstreamowe media też staramy się wychwytywać. I przypadków tego typu wchodzenia w interakcję jest więcej. Paweł Tkaczyk, który też nałogowo korzysta z narzędzi monitoringu internetu, też bardzo często włącza się w dyskusję na jego temat i wchodzi jakoś w interakcję z ludźmi. I powiem wam, że jeśli miałbym wskazać jeden najlepszy element w ogóle promocji waszego startupu, waszego biznesu, to wchodzenie w interakcję z ludźmi jest absolutnym kluczem. I działa nie tylko na rynku polskim, działa dokładnie tak samo na rynku zagranicznym. My w tej chwili stawiamy pierwsze kroczki na rynku amerykańskim i już w tej chwili widzimy, że dokładnie te same schematy, które działały w Polsce, czyli podklepywanie z ludźmi bajery na fejsie, na Twitterze, odpisywanie wchodzenie w interakcję, jak tylko zaczynają mówić na nasz temat, generuje niesamowity efekt. Bardzo szybko jesteśmy w stanie pozyskiwać ambasadorów marki, którzy generują potem treści na nasz temat, którzy promują naszą markę dużo lepiej niż nawet 100 sklonowanych Sadowskich jeżdżących po całej Polsce i na konferencjach. I to jest największa wartość, którą według mnie może wam przynieść monitoring. To jest możliwość wygenerowania dla was takiej grupy ambasadorów marki, którzy czasami generują dziwny content. Tu jest przypadek, są dźwięki podłączone? Miało być legendarnie i będzie. Przegryźliśmy digitalną smycz. Brand24, epickie narzędzie, 32 kliknięcie, śledzę wzmianki o kontencie. Wchodzę do laski, mówię, B24 mam, ja ciebie śledzę w necie, ja Sadowskiego znam. Ja monitoruję, ja eliminuję. Przechodzisz, baby, przez hashtag miłości, ułatwiłeś mi życie. Michale Sadowski, 2013, social media day, social media day. 28 listopada, przyjdź, wrzucę w kalendarz. Dobre głośniki w laptopie. Okej, mam nadzieję, że było słychać chociaż trochę. Paweł Bielecki właśnie jest takim naturalnym ambasadorem naszej marki. Tu jeszcze próbowałem przed prezentacją ściągnąć ostatnią wersję z Google'a, bo podziękowaliśmy mu w taki bardzo euforyczny sposób za ten wpis. I tutaj jest kolejny przypadek. Tym razem na rynku, już na rynkach zagranicznych, gdzie osoba, z którą po prostu wchodziliśmy w interakcję często w kontekście różnych treści, które publikowała, udało nam się wypracować z nią taką relację, że w tej chwili sama ta osoba, która jest dość, no powiedzmy takim, może nie blogerem z ekstraklasy, ale aspirującym do bycia blogerem w ekstraklasie, po prostu lata po sieci i promuje w pewnym sensie naszą usługę. Jeśli widzi wpisy, które mają potencjał dla nas sprzedażowy, czy dla nas pozyskania nowego beta testera, to poleca. Także to jest według mnie idealny przykład takiego organicznego pozyskania ambasadora marki. Jest też trochę tak, że dobrze obsłużony klient, czyli klient, z którym właśnie też wchodzicie w interakcję przez media społecznościowe, automatycznie staje się takim właśnie często ambasadorem marki. Tu jest przykład aplikacji mobilnej Swipes, która wychwyciła
wychwyciła nie wywiad, tylko recenzję ich aplikacji na jakimś blogu zagranicznym. Podziękowali tej osobie za wzmiankę i zobaczcie reakcję tej osoby, prawda? Która zupełnie nie spodziewa się tego, że ktoś wychwyci tą wzmiankę, a już marka szczególnie. To jest bardzo ciekawe i to jest, myślę, spora lekcja dla nas, że Polska wbrew pozorom jest bardzo do przodu, jeśli chodzi o świadomość monitoringu internetu. To znaczy, po tych wszystkich akcjach z energetykami rozdawanymi, z pizzą i tak dalej, spora część branży już trochę wie, czego się spodziewać i wbrew pozorom ta świadomość jest dużo wyższa niż na przykład u przeciętnego obywatela Ameryki. I oni totalnie nie spodziewają się tego, że pisząc na temat jakiejś marki, gdzieś tam ta marka się pojawi, nawet jeśli to jest mała marka, nawet jeśli to jest startup, to nie spodziewają się tej obecności i to jest coś, dzięki czemu możecie wykształcić przewagę, jeśli myślicie o ekspansji zagranicznej, nie tylko jeśli chodzi o Stany, ale pewnie gdzieś indziej. No i też ambasadorzy to są takie osoby, które często po prostu wspierają w komentarzach w najróżniejszy sposób. Paweł Opyda, chciałbym o nim myśleć jako o naszym takim trochę ambasadorze. Jego treści zawsze są specyficzne, a mi akurat się podobają. Okej, w zasadzie ostatnią rzeczą, o której chciałem opowiedzieć, a w zasadzie przedostatnią, przepraszam, to jest analiza efektów marketingu. Tu już są słupki, są wykresy, więc wszystko jest bardziej naukowo. I chciałem o tym opowiedzieć w kontekście kampanii Podziel się radością Coca-Coli, czyli tych wszystkich puszek z imionami. My to dość dokładnie zbadaliśmy tą kampanię i mogliśmy określić, do ilu osób potencjalnie dotarła informacja, treści nawiązujące do tej kampanii, czyli zdjęcia, które ludzie robili puszką, teksty, które pisali na fejsie, Twitterze, Instagramie, wszystkich mediach społecznościowych. Można to było bardzo dokładnie zmierzyć i oszacować sobie efekty kampanii, które realizowaliśmy. No i garść takich ciekawostek, czyli jakie napisy ludzie fotografowali najczęściej. To jest też z perspektywy marki cenna informacja. Na Zachodzie coraz więcej marek po tego typu informacji zwrotnej optymalizuje swoją logistykę, czyli na przykład więcej produkują puszek z napisem skarb, czy tego typu rzeczy. Także ta górna półka na Zachodzie akurat w kontekście dużych marek robi już bardzo interesujące rzeczy. Tutaj lista napisów, które angażowały najbardziej, czyli generowały najwięcej interakcji na portalu społecznościowym, na którym zostało opublikowane. No i tego typu przykładów jest więcej. Można analizować efekty wysyłek, jakichś gratisów. Można sprawdzać, jak ludzie reagują na to, czy treści pojawiały się w sieci. Także tych zastosowań monitoringu, powiem wam szczerze, ja tutaj przedstawiłem 4 czy 5, ale w zasadzie codziennie pojawiają się, może nie codziennie, ale co tydzień dosłownie moglibyśmy sobie wymyślić nowe. Moglibyśmy wymyślić, jak w oparciu o te dane można byłoby stworzyć coś nowego. Mogę wam zdradzić, że prawdopodobnie w przyszłym roku uruchomimy projekt wspólnie bardzo możliwe, że wspólnie z dużą marką piwną, gdzie będzie lista, gdzie będzie taki back channel dla meczy różnego typu, będzie można sobie stworzyć własną tablicę, na której będą wszystkie wpisy z internetu, na przykład na temat meczu Liverpool Manchester United. Taka ciekawostka, taki projekt, który za darmo będziemy wypuszczać dla fanów sportu przy okazji promując się. Okej, okay. I na koniec parę tekstów, parę słów o przyszłości. Oczywiście ogromnym wyzwaniem będą kwestie prywatności, szczególnie w kontekście ostatnich rewelacji związanych z NSA, CIA, FBI i tak dalej. My jakby staramy się przekonywać ludzi, że monitoring nie jest groźny, przynajmniej monitoring komercyjny nie jest groźny, bo gdyby marki spróbowały wykorzystywać te treści w jakichś niecnych celach, to jest, wiecie, prosta droga do wykopu i case'u, no nie wiem, chociażby Tatara, czy Sokołowa, który próbując jakby docisnąć blogera do swojej woli, czy nagiąć blogera do swojej woli, spotkało się to ze sprzeciwem internetu, więc dużo lepiej wypadają akcje jednak pozytywne i tego jest więcej. Myślę, że też sporą przyszłością będzie analiza obrazu i wychwytywanie tekstów, czy logotypów, które się tam pojawiają. Myślę, że to jest taka rzecz, o której jeszcze parę lat temu mówiłem, że nie ma
bata, że to coś takiego się wydarzy, to jest za dużo zdjęć, za mało serwerów, żeby to obsłużyć. Natomiast technologia poszła na tyle do przodu, że już coraz bardziej jest to po prostu wykonywalne. Jest możliwe, żeby przetwarzać miliony czy nawet miliardy zdjęć dziennie. I o ile, nie wiem, czy to globalnie na razie miałoby sens, o tyle dla takich rynków jak Polska już powoli będzie można myśleć o odpalaniu tego typu usług, które będą rozpoznawać tekst lub logotypy po zdjęciach. No i to na koniec pozostawię jako komentarz do tego, jak widzimy przyszłość. Pozwolę, żebyście sobie każdy przeczytał we własnym. Okej. Nie wiem, jak stoję z czasem. Dziękuję bardzo za uwagę i ja ostatnio mam taką fazę na otwartość i na pomaganie i zresztą zawsze starałem się mieć taką fazę i zawsze odpisywałem wszystkim na wszystkie informacje, ale miejcie świadomość, że jeśli ktoś z was ma pytanie, sprawę, problem, pomysł, to jestem dostępny nie tylko tutaj, ale zawsze można mnie zaczepić na necie. Odpowiadam każdemu, nikogo nie zlewam, także jeśli macie jakieś pytania, możecie teraz, możecie kiedy chcecie, w dowolnym dla siebie czasie. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo.